W zeszłym roku do użytku został oddany odnowiony amfiteatr. Teraz przyszedł czas na odświeżenie przyległego parku Staszica. Skwer ma być nie tylko miejscem wypoczynku, ale także aktywnego spędzania czasu. Emerytom nam potrzeba takie, o, ogrodzenie w parku, żebyśmy legalnie sobie piwo wypili. Nowe chodniki, bo to co to jest? Tuż jak przewróci dziecko, to co? Rewitalizacja tego terenu to kolejny etap odnowy kompleksu parkowo-kulturalnego. Czarnkowski amfiteatr będzie współgrał z odrestaurowanym skwerem. Już niedługo pojawią się tam nowe alejki, monitoring i specjalne oświetlenie. Pojawi się mała architektura, pojawi się też fontanna z takim miejscem do odpoczynku. Pojawi się również w samej ze skoku, czyli w tej niecce naszej skoczni, tor rowerowy, tak zwany pump track. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 7 milionów złotych. 6 milionów to dofinansowanie z rządowego Polskiego Ładu. Resztę dołożyło miasto. Remont zakończy się na przełomie roku.